Na początku swego pontyfikatu kardynał Ratzinger, wtedy już papież Benedykt XVI, był zapytany przez dziennikarza: Ojciec Święty jest już starym człowiekiem i teraz w tej starości, w tym wieku, Bóg stawia przed Ojcem Świętym nowe zadanie. Ma być papieżem, sługą sług Bożych, zastępcą Chrystusa na ziemi. Co Ojciec Święty chce, pyta ten dziennikarz, zrobić jeszcze teraz, w tym wieku, w tej sytuacji, jako papież? I Ojciec Święty, Benedykt XVI, powiedział wtedy mniej więcej tak. To, o co mi zechce, żeby chodziło najbardziej w tym moim pontyfikacie, który nie wiem, jak długi będzie, przecież jestem już starym człowiekiem, to, żeby przywrócić w świecie prymat Boga. Przypomnieć światu, przypomnieć ludziom, przypomnieć człowiekowi o pierwszeństwie Boga. Wspominam te słowa Benedykta XVI, bo wydaje mi się, że warto je usłyszeć i odczytać na nowo w kontekście Bożego Narodzenia, adwentowego czuwania i bożonarodzeniowego świętowania. My się będziemy bardzo cieszyć tym Bożym Narodzeniem. Będziemy się cieszyć gdzieś tam w naszych domach, gdzie są dzieci mniejsze czy większe, kiedy będziemy się już szykować do tych świąt, kiedy będziemy ubierać choinki i tak dalej. Będziemy się cieszyć, patrząc powoli na opłatę, który już czeka na tę Wigilię. Będziemy się cieszyć właśnie przy tym stole wigilijnym. To są bardzo piękne, potrzebne nam, ważne wydarzenia. Będziemy się cieszyć, jak damy radę, to pójdziemy jeszcze na pasterka, a potem w Boże Narodzenie na mszę świętą. I wtedy może, kiedy będziemy w domu, a może w innym środowisku, w innym kontekście śpiewać kolędy, to wszystko są piękne rzeczy i będziemy się tym cieszyć. Tylko musimy nade wszystko, ciągle, zawsze pamiętać, że w tym wszystkim, w Boże Narodzenie, nie chodzi o to, żebyśmy się cieszyli przede wszystkim z tego, że się razem spotkaliśmy. Że stać nas było na jakieś dobre słowo przy życzeniach wigilijnych, a czasem wydaje nam się, że w codzienności tego słowa dobrego w domu, nawet w domu, już nie ma. Czy jest go za mało? Chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że w te święta Bożego Narodzenia chodzi przede wszystkim, najpierw i ponad wszystko o Boga. A dopiero potem zrozumiemy, dlaczego chodzi o człowieka, dlaczego chodzi o to nasze ludzkie spotkanie, o te dobre, piękne słowa życzeń, o pasterkę, o kolędy i tak dalej. Bóg zawsze pierwszy. Od Boga się wszystko zaczęło, także w mojej ludzkiej historii. Dzięki Bogu trwa moja historia na ziemi dzisiaj, kiedy rano wstałem z łóżka. Ja nie dlatego wstałem z łóżka, bo jeszcze mam 30 parę, czy może 50 parę lat. Jeszcze jestem zdrowy i mam siłę. Ja nie dlatego wstałem z łóżka, że mam dobre tabletki albo dobrego lekarza, który mnie podtrzymuje. Ja wstałem dzisiaj z łóżka, jeszcze chodzę po tej ziemi, bo Bóg chciał, żebym chodził, bo się podzielił ze mną życiem. Ale też musimy bardzo pamiętać, że to życie, które Bóg nam dał, dał nam na zawsze. A nie na 70 czy 80 parę lat tu na ziemi. Dary Boże są Boże. To znaczy są wieczne, tak jak Bóg jest wieczny. Dary Boże są nieodwołalne, czytamy w Piśmie Świętym. Bóg nie zrezygnował ze swoich darów, kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy ja zgrzeszyłem. Weszła śmierć w życie ludzkie, ale Bóg przyszedł, żeby śmierć pokonać. I kiedy przyszedł, żeby nas zbawić, a stało się Boże Narodzenie po to, żeby potem stała się Wielkanoc, to wtedy Bóg ogłosił, że śmierć wobec życia jest bezradna. To jest kolejna wielka proklamacja tego Bożego Narodzenia. Boga, który przychodzi, żeby człowiek żył zawsze. To chyba święty Augustyn tak powiedział kiedyś, tłumacząc, próbując zrozumieć, co to znaczy miłość, co to znaczy kocham, co mówi na przykład Bóg do człowieka, kiedy mu mówi, że jesteś moim umiłowanym dzieckiem. I Augustyn tak miał powiedzieć, że kiedy ktoś mówi kocham, w tym przypadku kiedy Bóg mówi kocham, to mówi chcę, abyś był. Wbrew temu, że jest śmierć. I my wobec takiej prawdy wiary musimy stanąć w te święta Bożego Narodzenia. Że oto przychodzi Bóg, żeby nas prowadzić dalej. Żeby sobie przypomnieć, że my tu na ziemi nie mamy stałego miejsca. Ale życie dostaliśmy od Boga na zawsze. Bóg przychodzi, żeby nas poprowadzić dalej. Dlatego jest zawsze pierwszy i najważniejszy. Ten prymat Boga w świecie, o którym mój papież Benedykt XVI u progu swojego pontyfikatu, to chodzi tak naprawdę o to, prymat Boga w moim świecie i w moim życiu. I ja sobie muszę to pytanie postawić w te święta. Czy On naprawdę ciągle, zawsze i we wszystkim jest pierwszy?
czy od Niego się wszystko zaczyna i do Niego prowadzi. Gdzie jest Bóg w moim życiu? I ja wtedy będę najbardziej sobą i będę żył całą prawdą swego życia, kiedy wszystko w moim życiu stanie się Boże. Człowiek jest najbardziej człowiekiem, kiedy jest Boży. A Boże Narodzenie to jest taka łaska, takie światło, które przychodzi, obdarowanie, które przychodzi, nam dane, żeby wszystko znowu stało się prawdziwe. To znaczy piękne, to znaczy Boże. Wtedy takie będzie. I może to niech będzie życzenie na te święta Bożego Narodzenia, żeby przywrócić pierwszeństwo Boga w swoim życiu, żeby wszystko w moim życiu stało się znowu Boże, najprawdziwsze, najpiękniejsze, to znaczy Boże. I żeby to zostało z nami nie na 2 czy 3 dni świąt, czy może ferii szkolnych, ale żeby to zostało z nami na zawsze, bo tak ma być. Bóg jako Emanuel przyszedł, by być z nami już zawsze. Dlatego się nie bój. Mówi do nas ten Bóg: jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.